Cześć, Piotr z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale oraz na porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Dzisiaj mamy piątek, 22 lipca 2022 roku. Na początku jednak, zanim przejdziemy do szczegółów, muszę zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra. Cena Bitcoina wynosi dzisiaj 22 922 dolary i 1 cent po wzroście o 0,43% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, to jest wzrost o 11,41%. Natomiast cena Ethera wynosi 1563 dolary i 44 centy po wzroście o 5,5% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost o ponad 30%. Indeks Fear and Greed wynosi 33 punkty, no i spadł od wczoraj o 1 punkt, ale jest tutaj w obszarze strachu. Jak zobaczymy sobie na kryptobomble, no to widzimy tutaj, że praktycznie wszystko jest na zielono, no i tutaj wybija się BTG ze wzrostem o ponad 24%, KERF ponad 22%, AP plus 17,9%, no i tak dalej. Tutaj możecie sobie resztę zobaczyć. Słuchajcie, wczoraj Wam mówiłem o wyprzedaży bitcoinów z portfela tutaj, który no, należy prawdopodobnie do MicroStrategy, no ale ja wczoraj nie oglądałem wszystkich portfeli, a tutaj jeden z Was, Jan, no, w komentarzu napisał mi, że na innym portfelu pojawiły się te same bitcoiny, praktycznie w tej samej ilości, no i tutaj widzicie właśnie, że praktycznie ta sama ilość się pojawia, co tutaj ten portfel sprzedaje. Także najprawdopodobniej tutaj no, ten MicroStrategy przeniosło po prostu bitcoiny z jednego portfela na inny portfel. Także tak to wygląda, no bo ta wczoraj informacja mogła wprowadzić w błąd, tak. Także mówiłem tylko, znaczy zaznaczałem wczoraj, że no nie wiadomo właśnie, czy sprzedają te bitcoiny, czy właśnie przenoszą na inny portfel, czy robią coś tam innego, no ale teraz się tutaj okazało, że właśnie były one przeniesione na inny portfel. No ja codziennie nie oglądam tych adresów bitcoinowych, tych portfeli, tak. Powiem Wam, że czasami właśnie sobie siądę i oglądam pierwsze na przykład 50 portfeli z tych 100 największych, a znowu gdzieś tam w inny dzień tą drugą 50 sobie oglądam, jakie tam ruchy zachodzą, no ale nie analizuję tego codziennie. Dobra, a teraz już przechodzimy do informacji. No i tutaj widzimy, że Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, czyli SEC, oskarża byłego menedżera produktu Coinbase Ishana Vahi, jego brata i przyjaciela o wykorzystywanie informacji poufnych, które wygenerowały zyski przekraczające 1,1 miliona dolarów. Znowu amerykańscy tutaj prawodawcy zbliżają się do porozumienia w sprawie uregulowania stablecoinów. No i tutaj dwupartyjna grupa amerykańskich prawodawców jest bliska zawarcia porozumienia w sprawie nowego ustawodawstwa, które ma na celu ustanowienie ram regulacyjnych dla stablecoinów. No i zobaczymy, bo czasami jest tak, że są bliscy porozumienia, a później do tego porozumienia nie dochodzi. Jak już uchwalą, no to wtedy będziemy tutaj analizować, co oni tam uchwalili i jaki to może mieć wpływ na rynek kryptowalut. Kolejna informacja jest taka, że pożyczkodawca kryptowalut Vault z siedzibą w Singapurze złożył wniosek o ochronę przed wierzycielami dla zobowiązań kredytowych o wartości 400 milionów dolarów. Także widzimy, że jeszcze tutaj ten proces delewarowania czy też no, upadłości firm właśnie tutaj zakredytowanych, tak, no jeszcze nie dobiegł końca, także cały czas jeszcze jakieś mogą wyskoczyć nam tutaj dziwne sytuacje. Dobra, kolejna informacja jest taka, że sieć Bitcoina działa w 59,5% na energii odnawialnej. No i tutaj widzimy, że
Bitcoin Mining Council, tak, Council co kwartał publikuje nowe dane dotyczące miksu energetycznego Bitcoina. No i w tym kwartale energia odnawialna stanowiła aż 59,5%. No i liczba ta jest wyższa o 6% niż w drugim kwartale 2021 roku i o 2% wyższa niż w pierwszym kwartale 2022 roku. Także tutaj widzimy, że minerzy, tak, górnicy Bitcoina przychodzą na tą energię odnawialną, żeby wytrącić tutaj z rąk no, tym wszystkim ustawodawcom, którzy wskazują, że Bitcoin tutaj pożera dużo energii i no i zanieczyszcza środowisko właśnie tym CO2. No i tutaj widzimy również, że prezes MicroStrategy Michael Saylor mówi, że wydobycie Bitcoina jest o 5814% bardziej wydajne niż 8 lat temu. No i tutaj wydobycie właśnie Bitcoina jest odpowiedzialne za zaledwie 0,09% światowej emisji tutaj CO2. No i Bitcoin zużywa obecnie zaledwie 0,15% światowej podaży energii. Także widać, że tutaj no, ci ustawodawcy właśnie chcą namieszać, a Bitcoin tutaj, czy minerzy Bitcoina właśnie idą w drugą stronę, w tę stronę energii odnawialnej, żeby wytrącić im te wszystkie argumenty z rąk. Kolejna informacja jest taka, że Minecraft zakazuje korzystania z NFT, powodując zamieszanie w świecie krypto. No i tutaj on zakazał właśnie używania tych tokenów NFT i technologii blockchain w swoich aplikacjach klienckich i serwerowych. No i oni tutaj, ci twórcy tej gry twierdzą, że ten ruch ma na celu zabezpieczenie graczom bezpiecznego i integracyjnego doświadczenia. No a tutaj widzimy, że są kilka firm, czy kilkanaście nawet, które uczyniły właśnie z tej konwersji aktywów Minecrafta na NFT swój podstawowy model biznesowy. No i to ogłoszenie wywołało u nich panikę. I tutaj widzimy, że jedną z takich firm jest NFT Worlds, które jest oparte na sieci Polygon. No i która ta firma od rozpoczęcia działalności odnotowała ponad 160 milionów dolarów w obrocie NFT-kami. A drugą firmą jest ArcDev, współzałożyciel, czyli ArcDev, współzałożyciel NFT Awards, powiedział, że jego firma została całkowicie zszokowana tym ogłoszeniem. No i firma ujawniła, że w przeszłości przeprowadziła serię rozmów z działem IP Minecrafta, ale nie było żadnych wskazówek, że tutaj ban dla nich jest w przygotowaniu. Kolejna informacja jest taka, że Wielka Brytania ma uregulować stablecoiny jako środek płatniczy. No i pytanie jest takie, czy wkrótce będzie można używać USDT czy USDC jak funtów. No i widzimy, że tutaj w Wielkiej Brytanii gotowy jest projekt ustawy, która ma na celu uregulowanie stablecoinów jako środka płatniczego. No i brytyjskie Ministerstwo Skarbu zapowiedziało, że chce uregulować niektóre rodzaje stablecoinów i projekt ustawy, która ma na celu uczynienie stablecoinów środkiem płatniczym, zakłada stopniowe wycofywanie obecnych przepisów. No i widzimy, że obecne ramy prawne tutaj wywodzą się z Unii Europejskiej, no a Wielka Brytania, która wyszła z tej Unii Europejskiej, chce od nich odejść za pomocą właśnie tej ustawy. No i jeśli ta propozycja przejdzie, no to Wielka Brytania może zyskać przewagę w rozwoju tej regulowanego systemu kryptowalut i stablecoinów. Kolejna informacja jest o tutaj podniesieniu stóp przez Europejski Bank Centralny. No i Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe w górę aż o 50 punktów bazowych. No i czym zaskoczył rynek? Tak, dokonał pierwszej od 11 lat podwyżki stóp procentowych. No i wcześniej zapowiadali, że to może być podwyżka o 25 punktów bazowych, a finalnie podnieśli ją aż o 50 punktów bazowych. No i to oczywiście miało od razu odzwierciedlenie w kursie euro do dolara. Kolejna informacja jest taka, że to, co już o czym mówiłem wczoraj, że Tesla sprzedała bitcoiny, no i kryptowaluty są w odwrocie, no i cena tutaj bitcoina ponownie zeszła poniżej średniej kroczącej, tej no, 200-tygodniowej średniej kroczącej, tak? No i tutaj właśnie widzimy, że poprzez tą sprzedaż, czekajcie, coś zaznaczyłem, nie, to chyba wszystko, także widzimy, że ta sprzedaż tutaj
Aha, jeszcze tutaj, o, właśnie to miałem wam powiedzieć, że właśnie Tesla zakupiła bitcoiny w styczniu 2021 roku, gdy cena oscylowała wokół 30 tysięcy dolarów. No a tutaj tą, którą sprzedaż zaraportowali, no to widać, że wyszli na break even, czyli mniej więcej sprzedali w okolicach ceny, za którą kupili. No i tutaj widać, że również nie zrealizowali, na przykład nie sprzedali tego bitcoina wtedy, kiedy był no, kosztował ponad 60 tysięcy, gdzie mogli uzyskać 100% zwrotu z inwestycji, no a wyszli praktycznie na zero. Tak, także no tak tutaj to zrobili. Kolejna informacja jest taka, że KuCoin jest gotowy na kryptowalutową zimę, no i pozyskał kolejne miliony dolarów od inwestora. I tutaj widzimy, że KuCoin zabezpieczył strategiczną inwestycję od, o, tu nie będę się tutaj łamał języka, tak, z jednej największej firm handlujących, zajmujących się handlem ilościowym. No i tutaj oprócz 10-milionowej inwestycji w dolarach amerykańskich obie strony będą współpracować tutaj w inkubacji startupów blockchainowych i budowania systemu tutaj właśnie KCS i KCC. No i tutaj mamy ciekawą informację, że ktoś kupił Ethereum na rynku, znaczy Ethera, a właściwie kontrakt, tak, na rynku futures o wartości 1 700 000 000 dolarów w jedną godzinę. No i tutaj widzimy, że to miało miejsce w momencie, gdy kurs ETH do dolara testuje najwyższe od ponad miesiąca poziomy cenowe. No i wygląda na to, że wieloryby postanowiły wykorzystać okazję, a ktoś dokonał szczególnie dużych zakupów. No i czekajcie, gdzie to było? A, tutaj, czekajcie, nie. Gdzieś to było, że od kilku miesięcy, czekajcie, gdzie to było? Dobra, a tutaj jest, dobra. No i dyrektor generalna zasobów analitycznych dla kryptowalut firmy CryptoQuant, Kiyang Yu, zauważyła na Twitterze, że ktoś kupił kontrakty futures na Ethera o wartości 1,7 miliarda dolarów w ciągu zaledwie jednej godziny. No i wygenerowało to największy od 7 miesięcy godzinowy wolumen na rynku kryptowalutowych kontraktów terminowych właśnie na Ethera. Tutaj analityk zdradza, co stanie się z Ethereum po wielkiej aktualizacji sieci. No i tutaj widzimy, że popularny analityk kryptowalutowy prowadzący na YouTube kanał Coin Bureau ujawnił, co jego zdaniem czeka czołową platformę tutaj Ethereum po przejściu z protokołu Proof of Work na Proof of Stake. No i on tutaj powiedział, że przewiduje kolejny rajd cenowy, natomiast mówi, że też może nastąpić krótkoterminowe cofnięcie, ponieważ ludzie sprzedają wiadomości dotyczące demerge, czyli jeżeli już ten demerge zostanie wprowadzony, no to wtedy może nastąpić wyprzedaż, tak, zgodnie z zasadą kupuj plotki, sprzedawaj fakty, no ale tutaj później spodziewa się, że tutaj Ether znowu pójdzie do góry. No i mówi, że trzyma Ethera na długi okres, jest bykiem technologii i transformacyjnej mocy DeFi. No i ostatni upadek wszystkich kryptowalut tutaj CeFi, czyli tych scentralizowanych finansów, dodatkowo wzmacnia to przekonanie. No i ta właśnie perspektywa pozwala mu przeczekać dłuższy okres bessy. Idziemy sobie do kolejnej informacji. No i tutaj widzimy, że Dubaj stawia na rozwój Metaverse. No i widzimy tutaj, że kraje tutaj właśnie Bliskiego Wschodu bardzo się mocno skupiają na tym. No i tutaj widzimy, że książę Hamdan bin Mohammed przedstawił plan działania na kolejne lata, w którym stawia on za cel wyznaczenie standardów dla innych krajów chcących zaangażować się w rozwój Web 3.0. No i w chwili obecnej Dubaj jest siedzibą dla ponad 1000 firm działających w różnych odnogach technologii blockchain, które łącznie zasilają budżet tego emiratu niebagatelną kwotą 500 milionów dolarów rocznie. A
Ich ambitny plan zakłada, że do końca 2027 roku Dubaj osiągnie 3 kamienie milowe. No i pierwszy z nich to będzie utworzenie 40 tysięcy nowych miejsc pracy w sektorze blockchain, w tym głównie przy rozwoju Metaverse. Także jeżeli ktoś z Was jest tutaj programistą, czy właśnie taką osobą, która może znaleźć zatrudnienie, no to warto sobie tam popatrzeć na te oferty pracy, które oni będą publikować. Kolejną tutaj jest zwiększenie liczby firm działających w sektorze krypto do co najmniej 5 tysięcy. No i trzecim kamieniem milowym jest to, żeby te firmy właśnie zasilały budżet Emiratu przychodami w wysokości 4 miliardów dolarów osiągniętymi z sektora kryptowalut. No i tutaj też widzimy, że również olbrzymie inwestycje w Metaverse zadeklarowała Arabia Saudyjska oraz Katar. No także widzimy, że tutaj te kraje Bliskiego Wschodu tutaj stawiają na rozwój właśnie tego metaversu. No i tutaj ostatnia informacja na dzisiaj jest taka, że tutaj Jim Rogers przewiduje, że jeżeli w ciągu najbliższych kilku tygodni nastąpi pozytywny rozwój sytuacji na Ukrainie, no to może to spowodować wielki wzrost, zanim nastąpi ogromny krach na giełdach. No i tutaj Jim Rogers, który jest współzałożycielem Quantum Fund, przewiduje najgorszą bessę w swoim życiu. No i Rogers, który ma 79 lat, no czyli przeżył kilka bess podczas swojego życia, dodał, że spodziewa się wielkiego wzrostu akcji, jeżeli dojdzie do pokojowego rozwiązania trwającego konfliktu na Ukrainie, no a później będzie właśnie ten krach. Także no tutaj można domniemywać, że właśnie będzie bardzo dynamiczny wzrost, jeżeli właśnie tutaj dojdzie do jakiegoś pokojowego rozwiązania na Ukrainie. Dobra, to wszystko, co miałem do przekazania Wam w dzisiejszym materiale. Dziękuję za jego wysłuchanie i oglądnięcie. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!